Rusza Barcelona, piłka na lewą stronę do Ronaldinho. Ronaldinho minął już linię środkową. Ronaldinho szukał Ramosa. Brazylijczyk już w polu karnym. Przed nim Elgera. Ronaldinho! Jest 2-0 dla Barcelony. Pomylił się teraz Hong Myung, bo przejęli piłkę rywale. Hakan Şükür! I mamy bramkę dla reprezentacji Turcji. 11 sekund po rozpoczęciu tego meczu. Drużyna z nad Bosforu obejmuje prowadzenie. To najszybciej strzelony gol w historii finałów Mistrzostw Świata. Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejne słuchowisko z cyklu Kiedyś to było, wspominającego postacie, sceny i mecze z najnowszej historii futbolu. Przed mikrofonem Kamil Kania, a ze mną i z Państwem są także Leszek Milewski, gol.pl. Dzień dobry. Oraz Dominik Górecki, retrofutbol.pl, publikujący również na łamach gol.pl. Dzień dobry. Przy takim zestawieniu personalnym wiadomo, że skupimy się na polskim podwórku. Blisko 250 meczów w Ekstraklasie rozegrał nasz dzisiejszy bohater, a jego historia rozpoczęła się w Poznaniu. 12 listopada 1976 roku urodził się Mirosław Szymkowiak. Przyszły reprezentant Polski wychowywał się na poznańskim osiedlu Winogrady, które dawało wprost wyśmienite warunki dla młodych chłopaków i nic dziwnego, że wiele karier tam właśnie się narodziło. Mieliśmy na osiedlu dwa pełnowymiarowe boiska, oprócz tego kilka mniejszych placyków. Tak wspominał to sam Szymkowiak w reportażu Gazety Krakowskiej. To właśnie tam wypatrzył go Mieczysław Petlicki, jego pierwszy trener, który zaproponował mu treningi w SKS-ie Winogrady. Szymek już na początku trafił do starszej od siebie grupy, co w kolejnych latach stało się regułą. Wspomnieć trzeba też o ligowych tradycjach w rodzinie. Otóż brat ojca sędziował w lidze jako asystent Krzysztofa Perka. To prawda, te tradycje piłkarskie były w rodzinie Mirosława Szymkowiaka. No i jak już raczyłeś, Kamilu, wspomnieć, miał dość dobre warunki do uprawiania futbolu na tym wczesnym etapie. Nie każdy polski piłkarz urodzony powiedzmy w latach 70. miał takie możliwości, bo wiemy z innych historii, że kopali gdzieś na jakichś klepiskach, na asfalcie. Więc tutaj Mirosław Szymkowiak miał znakomite warunki. No i też zauważył go trener Mieczysław Petlicki, który rzeczywiście polecił go do, w zasadzie zaproponował mu treningi w Winogradach, a za chwilę trafił już do Olimpii Poznań, klubu, już którego sekcja piłkarska już nie istnieje. W tym roku mija już 18 lat, odkąd w piłkę Olimpia Poznań nie gra. Był to dość, warto w ogóle wspomnieć o tym klubie, bo pewnie młodsi słuchacze mogą się dziwić, że był taki klub i to do tego dodajmy dość ważny swego czasu na mapie piłkarskiej Polski, bo przez kilka ładnych lat występujący w Ekstraklasie. Był to jednak klub założony tuż po II wojnie światowej, klub milicyjny. W związku z czym no, nie miał zbyt dużego poparcia społecznego, zbyt dużo kibiców na tą Olimpię nie przychodziło. Chociaż były czasy, kiedy całkiem sporo ludzi przychodziło na trybuny, ale jednak no zawsze w Poznaniu to serce biło dla Lecha, tudzież dla Warty Poznań, które no nie były kojarzone z milicją, no zwłaszcza już po stanie wojennym Olimpia Poznań była takim klubem, który powiedzmy no stracił jeszcze bardziej na tej popularności wśród poznaniaków. Ale był to klub, do którego warto było pójść jako młody piłkarz, ponieważ no, słynął z tego, że dawał szansę po prostu grać młodym piłkarzom. No i tak też zaczynał tą swoją karierę Mirosław Szymkowiak. Pewnie jeszcze będziemy mogli szerzej powiedzieć o Olimpii Poznań, natomiast no tutaj te pierwsze treningi bez wątpienia dobre miejsce do tego, żeby rozpocząć piłkarską karierę. No tak, ten piłkarski Poznań wówczas to było naprawdę prawdziwa wylęgarnia talentów. Myślę, że jakby zrobić samą reprezentację Wielkopolski wówczas, taką nawet młodzieżową, to mogłaby zajść daleko i na jakimś takim wyższym poziomie niż, że tak powiem, Polski, także jak najbardziej. Mirosław Szymkowiak się w pełni w to wpisuje. Ciekawe jest to, natomiast to chyba również moglibyśmy troszeczkę później, ale już teraz powiem, że Mirosław Szymkowiak wspominał, że będąc młodym chłopakiem rozgrywał nawet w okolicach 70 do 100 meczów rocznie, no bo musiał grać w szkole, musiał grać w reprezentacji województwa, później doszły jeszcze mecze w reprezentacji Polski w różnych drużynach
klubowych, także wszędzie była wielka presja na wynik, czy to w juniorach, czy to wiadomo w innych drużynach i to po prostu jest taka tajemnica tego, dlaczego Mirosław Szymkowiak dłużej nie mógł grać, bo jego organizm został fizycznie zamęczony samymi meczami tak naprawdę. Już w tak młodym wieku. No to skoro Leszek wywołał niejako te młodzieżowe reprezentacje, to musimy sobie powiedzieć, że nasz dzisiejszy bohater jest mistrzem Europy do lat 16. Utalentowany junior, związany już wówczas z Olimpią Poznań, znalazł uznanie u Andrzeja Zamilskiego, wówczas selekcjonera reprezentacji Polski do lat 16. Mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy z San Marino i Walią były właściwie formalnością. Biało-czerwoni nie stracili w nich nawet gola. Bramka Szymkowiaka zapewniła zwycięstwo z Walijczykami. W fazie grupowej Polacy pokonali Islandię i Irlandię Północną, a także zremisowali ze Szwajcarią. Rzuty karne pozwoliły nam pokonać w ćwierćfinale Belgów, a złota bramka Artura Andruszczaka sprawiła, że w półfinale pokonaliśmy Francuzów. W finale w Stambule Polacy wygrali z Włochami, z Gigi Buffonem w bramce zdobywając złoty medal. Szymkowiak pojechał też na mundial do lat 17, a Polska zajęła na nim 4. miejsce. W półfinale biało-czerwoni przegrali z Nigerią, bramka naszego bohatera niewiele pomogła. W meczu o 3. miejsce Polacy przegrali z Chile. Tam zdecydowały rzuty karne, choć Polacy wspominali z żalem, że z powodu zbliżającego się huraganu na prędce zrezygnowano z dogrywki, a to nasz zespół miał prezentować się lepiej. To prawda, właściwie już pierwsze te występy w reprezentacji Polski przyniosły Mirosławowi Szymkowiakowi bardzo duży sukces. Ja tutaj przygotowując się do tego podcastu, chyba na stronie TVP Sport znalazłem taką informację, że tak naprawdę polska reprezentacja przywiozła tylko 4 złote medale z różnych imprez piłkarskich. To były oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Monachium. To była drużyna właśnie Andrzeja Zamilskiego, o której zaraz powiemy. To była później drużyna Michała Glubisza z 2001 roku i jeszcze reprezentacja chyba kobiet do lat 17. Nie jestem ekspertem od piłki kobiecej, więc wybaczcie Państwo. Więc to był ogromny sukces. No i mamy ten 93 rok, jedziemy na Mistrzostwa Europy. Przede wszystkim dużym wyzwaniem była selekcja do tej drużyny. Jak wiemy, no nie mieliśmy wtedy internetu, nie mieliśmy takich łącz jak teraz. Oczywiście, no można było gdzieś tam zadzwonić, dopytać, ale jednak tych piłkarzy trzeba było po prostu obejrzeć. No i Andrzej Zamilski wraz ze swoimi asystentami jeździli po całej Polsce, przeglądali kilkuset piłkarzy, obejrzeli po to, żeby wybrać tych najlepszych, którzy później będą mogli reprezentować Polskę właśnie na Mistrzostwach Europy do lat 16. To były takie konsultacje, że nawet trener Zamilski radził jakiemuś piłkarzowi, nad czym ma popracować, bo widzi w nim talent. No ale wiadomo, no było to dość trudne ze względów logistycznych. Ostatecznie się to udało. Też trzeba powiedzieć, że trener Zamilski jeździł nie tylko do tych wielkich klubów, do Legii, do Lecha, czy nie wiem, do wtedy powiedzmy czołowego klubu Polskiej Ligi Zagłębia Lubin. Jeździł po różnych też mniejszych klubach, no i ostatecznie wyselekcjonował 16 piłkarzy. Byli tam piłkarze na przykład Parasola Wrocław, byli tam piłkarze Mieszko Gniezno, Arkadiusz Radomski właśnie z tego klubu trafił na te Mistrzostwa Europy. No i tam udało się odnieść naprawdę duży sukces, bo pokonaliśmy Włochów. Mieli oni Buffona w bramce, ale jeszcze w polu Francesco Tottiego. Oczywiście pozostali Włosi już takich karier nie zrobili. No to było akurat dwóch takich wybitnych piłkarzy, którzy 13 lat później weszli na absolutny piłkarski szczyt, zdobywając Mistrzostwo Świata. No ale mimo wszystko też trzeba to docenić, że pokonaliśmy taką drużynę. Mirosław Szymkowiak chyba jednym z takich dwóch piłkarzy z tamtej drużyny, którzy zrobili największą karierę, no bo bramkarz na przykład Andrzej Bledzewski grał w młodzieżówce, grał w parę ładnych lat w Ekstraklasie, też niezła kariera, czy Jacek Magiera, czy Artur Andruszczak, no to są raczej, byśmy powiedzieli, że to są po prostu solidni ligowcy, natomiast tutaj Mirosław Szymkowiak i Arkadiusz Radomski, który też ładną piłkarską karierę zrobił, pokazał się też za granicą. No można też dodać do Mariusza Kukiełkę, do tego duetu. Więc
Szymkowiak tutaj chyba najwięcej osiągnął z tej drużyny. Później te Mistrzostwa Świata także udane, bo czwarte miejsce no to też nie jest zły wynik. No ale no tak jak wspomniałeś, wtedy zrezygnowano z dogrywki. No ja czytając o tym trochę się zdziwiłem, bo przyznam szczerze, że nie wiedziałem o tym wcześniej. No ale to taki jakby sytuacja z, nie wiem, z jakiejś niższej ligi, że się ściemnia i trzeba szybko organizować rzuty karne, bo nie mam czasu na dogrywkę. No wtedy też taka sytuacja miała miejsce. Ale niewątpliwie duże sukcesy tamtej drużyny. Trener Andrzej Zamiński tutaj wykonał gigantyczną pracę, no i jednak jego drużyna ofiarowała polskiej reprezentacji kilku naprawdę dobrych piłkarzy. Myślę, że gdyby taka drużyna dzisiaj grała, odnosiła sukcesy, byłoby o niej naprawdę, naprawdę głośno. Mamy przykład tego, jak ostatnio głośno było o reprezentacji polskiej U17, gdzie już powoli przebijał się do mainstreamu ich sukces, ich nazwiska, ich konkretne akcje. I tamta drużyna na pewno mogłaby zrobić jeszcze większą furorę, taką czysto medialną w dzisiejszych czasach, ponieważ naprawdę były tam bardzo, bardzo duże talenty. Za największy talent tak naprawdę tamtej drużyny uważało się Maćka Terleckiego. Maciek Terlecki wówczas od razu został skaperowany na zachód do bodajże Anderlechtu, tak? Był absolutnie rozgrywającym w starym stylu, wróżono mu karierę gigantyczną i rzeczywiście no, ograć po drodze Francuzów, ograć Włochów w drodze do złota. Później bardzo ciekawy mundial, no bo to rzeczywiście myślę, że zapartym tchem byśmy oglądali mecze z Chile, mecz przecież ze Stanami Zjednoczonymi, które już wtedy robiły ten swój wielki powoli skok w górę, czego dowodem no choćby sam fakt wyjścia z grupy na tym U17. No i taki mecz z Nigerią, gdzie z jednej strony strzela Szymkowiak, z drugiej gra choćby Nwang Fokwanu, no to by naprawdę, że tak powiem, siadło. Później jeszcze ten rewanż z Chilijczykami. Emocje po prostu jak cholera i aż szkoda naprawdę, że nie było możliwości tego śledzić. Maciek Terlecki był gwiazdą obu tych turniejów, natomiast no, jest parę nazwisk. Tomasz Kosztowniak na pewno jako najlepszy strzelec Mistrzostw Świata, no to jest gość, który przepadł troszeczkę, tak samo Piotr Orliński, no ale to jest norma. Natomiast już na Mistrzostwach Świata, no Wichniarek, Magiera, Szymkowiak, także były nazwiska, które rzeczywiście robiły robotę. Bardzo fajna drużyna, szczerze mówiąc, gdyby były gdzieś te mecze do odtworzenia, nie wiem, czy są w bibliotece PZPN, która tam sukcesywnie stara się to uzupełniać, natomiast no taki mecz z Nigerią chętnie bym sobie odpalił, czy ten finał z Włochami, bramkę Marcina Szulika strzeloną Buffonowi. Notabene wspominał o niej Buffon nawet w swojej biografii, więc pamięta cały czas Marcina Szulika. Myślę, że duże osiągnięcie tego piłkarza, kojarzonego przede wszystkim ze Stomilem Olsztyn. Po Mistrzostwach Europy Szymkowiak zadebiutował w ówczesnej pierwszej lidze w końcówce sezonu 1992-1993. Jako 16-latek wyszedł w podstawowym składzie w wygranym 2-0 meczu z Sząbierkami Bytom. W kolejnym sezonie został już podstawowym graczem poznańskiej drużyny. Po latach we wspomnianym już reportażu Gazety Krakowskiej wspominał, że za pierwszą premię, jaką dostał w Olimpii Poznań za wygrany mecz, 7 milionów starych złotych, nakupował sobie dżinsów. Pod koniec 1994 roku odszedł z Olimpii w kuriozalnych okolicznościach, o których mówiło się no niemal do końca lat 90. Widzew Łódź wykupił bowiem jego kartę zawodniczą z banku. Tam karty Szymkowiaka, ale także Andrzeja Jaskota czy Grzegorza Mielcarskiego zostały zastawione z powodu problemów finansowych. Bolesław Krzyżostaniak, właściciel Olimpii, rościł sobie prawa do opłaty transferowej za graczy. No tak, mówiąc o Olimpii Poznań lat 90. powinniśmy mówić w zasadzie o Olimpii Bolplast Poznań, bo Bolplast, taką nazwę nosiła firma pana Bolesława Krzyżostaniaka, którego nazywano swego czasu wielkopolskim królem plastiku. Był to biznesmen, który zarobił duże pieniądze jeszcze w latach 70. czy 80., handlując między innymi alkoholem na zachodzie, głównie chyba w RFN. No ale właśnie, w 89 roku granice się otworzyły, można było też prywatni inwestorzy mogli wkładać pieniądze w kluby piłkarskie, no i tak wkrótce pan Krzyżostaniak zainwestował w Olimpię Poznań. W zasadzie no, trudno powiedzieć dzisiaj po co to zrobił, tak? Czy możemy domyślać się, że miał nadzieję na
duże transfery, natomiast nie był to tak bogaty biznesmen, tak potężny, że mógłby naprawdę wielkie pieniądze wkładać w futbol. A wiem, że no, na klubie piłkarskim ciężko jest zarabiać nawet na sprzedaży zawodników, a miał tych zawodników ciekawych w swojej drużynie, no bo Szymkowiak, czy Mielcarski, czy nawet Andrzej Jaskot to byli piłkarze, którzy sporo kosztowali. No ale wyszło tak, że Olimpia Poznań, no w zasadzie on sam zastawił karty Mirosława Szymkowiaka, Jaskota Mielcarskiego i jeszcze chyba tam paru innych piłkarzy w Banku Gliwickim, a dowiedział się o tym widzę w Łódź, a że minął termin wykupu weksla, no to pewnie dzięki podszeptom Piotra Wernera, także znanej postaci, która wtedy współpracowała z Krzyżostaniakiem, Widzew Łódź wykupił te karty. Były tam też umowy transferowe in blanco wystawione przez Krzyżostaniaka, więc w ten sposób Mirosław Szymkowiak, Jaskot i Mielcarski trafili wkrótce do Widzewa. No, straty finansowe były ogromne, chociażby weźmy przykład samego Grzegorza Mielcarskiego, którego Widzew później sprzedał za coś koło 1 400 000 czy 1 500 000 euro, więc ogromne pieniądze, a te karty były zastawione na kwotę około 6 miliardów złotych. Oczywiście wtedy miliard to był 100 tysięcy złotych, więc 600 tysięcy złotych, no tutaj jednak ogromna strata. No nie dziwne, że Bolesław Krzyżostaniak próbował później ten transfer zablokować i jakby wrócić tych piłkarzy do Olimpii. Z tego względu udał się do ówczesnego swojego znajomego i prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, pana Jacka Dębskiego, w randze ministra człowieka w tamtym czasie. No i Dębski za 40 tysięcy dolarów, przepraszam, obiecał, że uda się ten transfer cofnąć. No i wtedy rozpoczęła się wojna z PZPN-em, bo Dębski dążył do tego, żeby ten transfer cofnąć. PZPN się na to nie godził, ostatecznie tej sprawy nie załatwił, no ale domagał się mimo wszystko od Bolesława Krzyżostaniaka tych pieniędzy. Krzyżostaniak nie chciał zapłacić. No i teraz natrafiłem na artykuł Focusa, gdzie nawet taką informację ten Focus podaje, że Dębski no, skontaktował się z gangsterem, słynnym Baraniną, żeby, nie wiem, czy postraszyć, czy po prostu zastrzelić Krzyżostaniaka. Fakt jest taki, że był zamach na życie Krzyżostaniaka, został postrzelony, przeżył ten zamach. No i motywem miało być to, że właśnie on nie zapłacił tych obiecanych 40 tysięcy dolarów Dębskiemu. No zresztą Dębski niedługo potem sam został zastrzelony. Jest to znana historia, pewnie na inną opowieść i na inny podcast. Piłkarsko Olimpia, bo też warto krótko wspomnieć o tej piłkarskiej stronie. No, ten pierwszy sezon, 4 spotkania, wszedł w pierwszym meczu, trener Janusz Białek dał mu zagrać w miejsce Pachelskiego, w zasadzie w podstawowym składzie, bo Pachelski wtedy usiadł na ławce rezerwowych. No był to dla Szymkowiaka wielki szok, no bo Pachelski to był piłkarz bardzo znany w Wielkopolsce, w całej Polsce, w zasadzie bardzo zasłużony piłkarz. Była też ta, prawda, granica między młodszymi piłkarzami a starszymi, ten dystans duży. No i Szymkowiak w jednym z wywiadów wspominał, że no nie wiedział, czy ma przepraszać Pachelskiego za to, że trener dał mu zagrać. No fakt jest taki, że Szymkowiak zagrał, dobrze się spisał. Na koniec po meczu koledzy dali mu spróbować piwa, mimo że był jeszcze niepełnoletni. Dokończył sezon Olimpia spadła. Później były jeszcze występy w pierwszej lidze, no ale udało się im awansować właśnie po tym sezonie i tam jeszcze w Olimpii Poznań pograł pół roku, zanim właśnie w tych dziwnych okolicznościach, o których mówiłem, trafił do Widzewa Łódź. Znaczy ja już tak, nie będziemy chyba aż tak bardziej rozwijać jeszcze wątku Olimpii. Chciałem tylko podkreślić, z jakimi postaciami wówczas młodzi polscy piłkarze musieli siłą rzeczy współpracować. No, wspomniany Bolesław Krzyżostaniak, tak jak już powiedział wyczerpująco Dominik, no to między innymi kwestia tego, że mafiozo Baranina zleca na niego po prostu no, zamach. Tak? No, jeśli komuś się wydaje, że dzisiaj polska piłka jest absurdalna, to lata 90. w polskiej piłce to było po prostu wszystko, co teraz, ale na gigantycznych sterydach rzeczy się nie mieściły w głowie. Zastawianie piłkarzy w Lombardzie
w banku, jakieś dziwne układy. Działo się absolutnie wszystko. Ja tylko powiem jeszcze ze trzy ciekawostki z życia pana Bolesława Krzyża-Staniaka, który wówczas de facto rządził karierą Mirosława Szymkowiaka. W 96 sprzedał miejsce Olimpii w Ekstraklasie Lechii Gdańsk. Takie rzeczy się po prostu działy, mogłeś sprzedać miejsce. W 97 w domu Krzyża-Staniaka policja znalazła część łupu z napadu na bank. W kryminalne sprawy była zamieszana również niestety jego córka. Jej nazwisko pojawiało się wśród bliskich znajomych Andrija Isajewa, rosyjskiego mafiozo o pseudonimie Malowany, zastrzelonego w centrum Poznania. Taka była piłka. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że Krzyża-Staniak był podejrzewany także o produkcję i rozprowadzanie amfetaminy. Do tego zestawu jeszcze możemy dodać. Coś pięknego. Takie... O Bolesławie Krzyża-Staniaku musimy zrobić program. Tak, tak. Myślę, jest to bardzo ciekawa postać. Niesamowita wręcz. Iście dzika była polska piłka lat 90. W Łodzi Szymkowiak zaczynał trenera Władysława Stachurskiego, grając na prawej obronie. W mistrzowskim sezonie 1995-1996 w derbach z ŁKS-em doznał kontuzji, więc kończył rozgrywki z zaledwie 5 występami w lidze. Odbił to sobie w kolejnym sezonie, w którym Widzew znów świętował Mistrzostwo Polski. Grał też we wszystkich meczach Ligi Mistrzów. No powiedziałeś, Kamilu, że to były iście dzikie czasy. No to w Widzewie też może nie działy się aż takie rzeczy jak w Olimpii, ale w Widzewie też było dość ciekawie pod względem działaczy i pod względem właścicielskim. No ale rzeczywiście trafił do trenera Stachurskiego i tam rozpoczynał od gry na prawej obronie. Natomiast dość szybko odniósł kontuzję w tym już następnym sezonie. Szymkowiak wspominał, że był to efekt po prostu bardzo braku w zasadzie odpoczynku między sezonami. On w jakichś juniorskich mistrzostwach Polski brał udział latem i po prostu bardzo szybko odniósł kontuzję. Też Franz Smuda, który wtedy obejmował Widzew i budował ten wielki Widzew, no dał mu mocno w kość. Szymkowiak no nie był typem piłkarza, który dobrze by znosił tak ogromne obciążenie, jakim był poddawany polski piłkarz w latach 90. Aczkolwiek no jakoś tam sobie radzi, no nie było tak, że on ciągle opuszczał te mecze, ale jednak to była już pierwsza poważna kontuzja, bodajże zerwanie więzadeł. No widzę wtedy budowany był na pożyczkach. W zasadzie dwa nazwiska tutaj należy wymienić. Andrzej Pawelec i Andrzej Grajewski, obaj biznesmeni. Pawelec to w zasadzie jeden z najbogatszych Polaków w pierwszej połowie lat 90., który wraz z Ismedem Kochanym założył fabrykę win musujących Chin Chin. Bardzo, bardzo znana, słynne reklamy telewizyjne. No i był to po prostu bardzo bogaty człowiek na urodzinach, którego nawet śpiewała Edyta Górniak. Mieszkał gdzieś tam w pobliżu Silvio Berlusconiego na Sardynii, czy gdzieś tam u wybrzeży Włoch. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie to było. No a później do klubu dołączył Andrzej Grajewski. Obaj panowie no, budowali ten wielki Widzew. To trzeba im oddać, że no, kupowali, sprowadzali w zasadzie. To nie było tylko kupowanie, no bowiem z Szymkowiakiem to trochę inna na przykład sprawa, ale sprowadzali no, znakomitych, całą śmietankę polskich piłkarzy, no co zaowocowało występami, no dwoma mistrzostwami Polski, występami także no, oczywiście w Lidze Mistrzów, no co się w tej długiej historii Ligi Mistrzów już ponad 30-letniej zdarzyło polskim klubom tylko 3 razy, 2 razy Legii i właśnie raz Widzewowi. No tacy piłkarze właśnie jak Szymkowiak, jak Dębiński, Maciej Szczęsny, no to byli znakomici zawodnicy, których wtedy kupowano, no ale kupowano ich w zasadzie na pożyczki i nawet to, że potrafili Grajewski z Pawelcem sprzedać tych zawodników za duże pieniądze, bo Mielcarski coś koło 1,5 miliona euro odszedł do Porto. Był też transfer Jacka Dębińskiego do Hamburgera SV za około równowartość 2 milionów euro. No to i tak to nie starczało. Mówiono nawet, że nikt ci tyle nie da, ile Widzew ci obieca. Ogromne pieniądze obiecywali. Ale no, poza sukcesem sportowym no to mogło trwać tylko chwilę, tak? Później te rachunki zaczęły po prostu przychodzić, wezwania do zapłaty. Natomiast
Szymkowiak, no bez wątpienia był bardzo ważnym piłkarzem, występował we wszystkich meczach Ligi Mistrzów, wystąpił też w tych najważniejszych, legendarnych spotkaniach Widzewa, podkreślam legendarnych, bo ten mecz z Brandby, który zapewnił awans Widzewowi do Ligi Mistrzów, oni już przegrywali 3-0, skończyło się 3-2 ostatecznie i ta porażka zwycięska dała awans Widzewowi, słynny komentarz redaktora Zimocha. Był też ten mecz chociażby z Legią Warszawa, gdzie Widzew do 88 minuty przegrywał przy Łazienkowskiej 2-0. Skończyło się to 2-3. We wszystkich tych meczach Mirosław Szymkowiak grał i tak naprawdę no był bardzo ważną postacią. Tutaj nie można powiedzieć, on występował we wszystkich praktycznie meczach, kiedy był tylko zdrowy. Był bardzo ważnym elementem tej drużyny legendarnej, którą do dzisiaj myślę, że nie, nawet nie tylko kibice Widzewa, ale kibice polskiej piłki wspominają z rozrzewnieniem, bo to był zespół, który grał naprawdę z gigantycznym rozmachem. No tak, ówczesny Widzew to taka wisienka na torcie tamtych czasów, czyli dość niejasne towarzystwo stojące za Widzewem, bo zarówno Andrzej Grajewski, jak i pan Pawelec, jak i tajemniczy Ismat Kolsan, no dziś uznali, gdzieś gdyby którykolwiek z nich był prezesem klubu w Ekstraklasie, na pewno byłby uznawany za najbarwniejszego i najbardziej kontrowersyjnego. Transfery, tak jak już powiedział Dominik, po prostu Widzew kupował, nie przejmował się tym, że musi później za tych piłkarzy zapłacić, co ostatecznie, pamiętajmy, że ta drużyna zbudowana na kredyt było też powodem największego sukcesu Widzewa w latach 90., jak i później upadku Widzewa, bo te wszystkie, bo długi mają to do siebie, że trzeba je ostatecznie spłacać. Mirosław Szymkowiak było tyle ciekawym transferem, że Franciszek Smuda generalnie słynie z tego, że tak umiarkowanie lubi młodych zawodników, że on chce po prostu zawodników, którzy są gotowymi produktami, żeby tu i teraz dawać jakość. Jeśli chodzi o na przykład piłkarza, którego najbardziej Franciszek Smuda chciał do Widzewa, którego nie udało się sprowadzić mimo długich targów, to był to na przykład Adam Ledwo, niezwykle charakterny zawodnik i też taki, który od razu wtedy ocierał się o reprezentację Polski. Więc bardzo ciekawe, że akurat Franciszek Smuda, który miał bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o transfery, wśród tej plejady zawodników uznanych, ogranych, doświadczonych, zamarzył sobie Mirosława Szymkowiaka, młodziutkiego piłkarza. To pokazuje, jak dojrzałym graczem był już wówczas Mirosław Szymkowiak. I rzeczywiście, w tak młodym wieku, na tak dużą skalę grać, w tak dobrej drużynie i w europejskich pucharach i wszędzie i absolutnie nie odstawać, będąc tak wszechstronnym piłkarzem zarazem, bo oczywiście w Widzewie jeszcze Mirosław Szymkowiak grał głębiej, ale no przecież wszyscy kojarzymy go jako rozgrywającego. To pokazuje, jaką. Słyszeliśmy historię o napastniku przeniesionym na prawą obronę, ale prawy obrońca, który potrafi być też fenomenalnym playmakerem, potencjał Mirosława Szymkowiaka ciężko przyrównać do zbyt wielu piłkarzy tamtych czasów. Niezwykle wszechstronny. Niezwykle. Myślę, że dzisiaj taki piłkarz byłby podporą reprezentacji Polski przez kilkanaście lat i spokojnie grałby, moim zdaniem, w absolutnie topowych klubach Europy. Najwięcej mówi się w tamtych czasach o talencie Marka Citki, a kto wie, czy o wiele ciszej, ale tak naprawdę potencjał równie wielki na skalę europejską miał Mirosław Szymkowiak. Z tym, że no nie było takiej fali, nie było takich emocji wokół niego, bo to nie były bramki z Anglią, to nie były bramki Widze Mistrzów, ale jako potencjał, jako piłkarz, to Mirosław Szymkowiak to jest ta sama skala talentu, moim zdaniem, również patrząc przez pryzmat wieku, w jakim już osiągał tak duże sukcesy. W dzisiejszych czasach myślę, że taka Borussia Dortmund od razu by po prostu zapytała o Mirka Szymkowiaka, czy też inne topowe kluby. Podobno miał jakąś propozycję z Włoch, no ale wiadomo, że wiadomo, jakie były wówczas realia gry w polskim klubie, czyli piłkarz jest absolutnie niewolnikiem, niewiele ma do gadania i nie udało się z tym transferem. To miało być topowe kluby. Druga część pobytu Szymkowiaka w Łodzi nie była już tak udana. Po dwóch z rzędu tytułach Widzewiacy stracili mistrzostwo na rzecz ŁKS-u, zajmując dopiero czwarte miejsce. Tak kończyła się era wielkiego Widzewa lat 90. Era, jak już wspomnieliśmy dzisiaj, stworzona na kredyt. Kiedy odchodził, Widzew zajmował 13 miejsce. Znów odchodził z klubu, który wpadł w finansowe tarapaty, a przejęła go Wisła Kraków, Bogusława Cupiała. Tu właśnie z ust Leszka padło nazwisko Marka Citki, no i we wspomnieniach tamtego Widzewa mówi się o transferze, niedoszłym transferze Marka Citki do Blackburn Rovers, którzy proponowali 4 miliony funtów za Marka Citkę. Ostatecznie Citko
stwierdził, że poczeka, że jeszcze to nie jest dobry moment. Wkrótce odniósł bardzo ciężką kontuzję i tak naprawdę tego transferu nigdy nie doczekał, dużego transferu zagranicznego. I to mówi się, że w zasadzie, no nie wiem, Andrzej Grajewski może tak mówi, chociaż pewnie to nie tylko on ma takie zdanie, że ten transfer, to, że się nie udało zarobić tych pieniędzy, no pogrążyło Widzew. Ja nie do końca mam takie zdanie, uważam, że to po prostu było budowanie na kredyt, więc no nawet gdyby te pieniądze za Marka Citkę płynęły do klubowej kasy i tak gdzieś by były, no nie mówię może, że przejedzone, ale jakoś tak zainwestowane może bez zwrotu. Więc ten drugi okres to już był okres płacenia rachunków w Widzewie Łódź. No, co lepsi piłkarze odchodzili, wiadomo, że te pensje nie wpływały na konto regularnie, tak jak ustalone było w kontrakcie. Mirosław Szymkowiak, jeszcze wciąż będący młodym piłkarzem, no to jakoś się nie odchodził z tego Widzewa. Było zainteresowanie chociażby z Udinese. Mówiło się też o Juventusie, chociaż to bardziej może tak w sferze plotek, czy tam luźnie zainteresowane Udinese podobno troszeczkę bardziej było konkretne. No ale nawet piłkarz o tym nie wiedział. Nie było menedżerów, którzy by mówili mu, że słuchaj, jest taka i taka oferta, że negocjujemy z klubem transfer, a później kontrakt. Po prostu piłkarz nie mógł odejść, bo często nawet nie wiedział, że jest zainteresowaniem jakiegoś innego klubu. Klub się zgłaszał, Grajewski czy tam Pawelec, czy ktokolwiek inni mówili, że słuchajcie, nie sprzedajemy go w tej chwili, do widzenia. Mirosław Szymkowiak nigdzie nie wyjechał w tamtym czasie. Więc już ten okres, powiedzmy rok 2000 czy końcówka lat 90, no to rzeczywiście widzę, no już nie był tą drużyną, która była w tym tak mocno, jak była to podczas tego, powiedzmy, pierwszych dwóch, trzech lat pobytu Szymkowiaka w Widzewie. No dość powiedzieć, że ten sezon 2000-2001 no mało się nie skończy. Ostatni sezon, w którym grał Szymkowiak, chociaż on już nie uczestniczył w tych ostatnich meczach, w tej drugiej rundzie, to mało nie skończył się spadkiem do drugiej ligi Widzewa Łódź, ponieważ Widzew, gdyby się tam trochę inaczej te mecze ułożyły w ostatnich kolejkach, no Widzew mógł spaść, no Widzew miał 36 punktów, a drużyna, która zajęła miejsce barażowe, to był 100 mil Łódź, miała tych punktów 34, wystarczyło, że 100 mil by wygrał jeden mecz, chociaż tak dodam nawiasem, że oni pokonali Widzew w przedostatniej kolejce, no ale gdyby jeszcze tam gdzieś dołożyli 3 punkty, chociażby na przykład pokonując Górnika Zabrze, także zamieszanego w walkę o spadek, no mogło to co nieco inaczej wyglądać dla Widzewa. No ostatecznie Widzew wtedy się utrzymał, no ale odchodzili coraz lepsi piłkarze, ten potencjał pierwszej drużyny w zasadzie był coraz mniejszy, no a Szymkowiak miał propozycję z Wisły Kraków, no która wtedy budowała swoją potęgę i po prostu z niej skorzystał. No tak, ten Widzew, to jest ciekawe, jak sukces w Lidze Mistrzów, bo tak to trzeba nazwać, gdzie Widzew był doceniany, gdzie to było znakomite okno wystawowe, piłkarze Widzewa naprawdę byli rozchwytywani na zachodzie, no w zasadzie na nic się nie przełożył. No, jak można było po takim sukcesie w Lidze Mistrzów, po skasowaniu dobrych pieniędzy, po tym, że każdy z twoich piłkarzy ma gigantyczną wartość, doprowadzić do bankructwa klubu? To też stawia pytanie, gdzie tak naprawdę te pieniądze szły przy takim układzie właścicielskim. Także myślę, mam nadzieję, że kiedyś powstanie książka o latach 90. Widzewie Łódź, bo to jest jakby w soczewce skupiające tamte czasy, że polska piłka, tak czysto piłkarsko, to nie była taka zła wcale. Było sporo sukcesów pucharowych, była dwukrotnie Liga Mistrzów, nawet reprezentacja Polski potrafiła zagrać naprawdę dobrze w piłkę, przecież reprezentacja Andrzeja Strejlała otarła się o awans do Mistrzostw Europy, a wtedy grało w Mistrzostwach Europy 8 drużyn, czyli de facto tak jakby grała w ćwierćfinale prawie. Reprezentacja Henryka Apostela przystawiła nóż do gardła Francuzom i też była o włos. Janusz Wójcik, Barcelona, a później reprezentacja, też były dobre chwile. Natomiast od strony organizacyjnej, od strony finansowej, tak jak powiedziałeś, Kamilo, totalnie dziki zachód. No to, jak długi się piętrzyły w ówczesnym Widzewie, to już było naprawdę żarty i no niestety przykro było na to patrzeć, jakie dokładnie są kulisy tego, że Widzew wpadasz w tak gigantyczne tarapaty, mając tylu uznanych piłkarzy, których mógł spieniężyć. Ciężko jest to w pełni
wyjaśnić. Myślę, że podobnie jak z Markiem Citko, bo Marek Citko to nie jest tak, że on nie chciał iść do Blackburn dlatego, że chciał poczekać, tylko dlatego, że po prostu miał lepsze oferty. Miał lepsze oferty z Włoch, z topowych klubów, z Holandii i granie w średniaku słynącym z topornej piłki po prostu nie było dobrą platformą do kolejnego kroku w karierze. I to był zrozumiały ruch z Blackburn i po prostu działacze go nie puścili do tych lepszych klubów, bo Blackburn dawało absolutnie najwięcej. Myślę, że po czasie zarówno w kwestii Marka Citki, jak i Mirosława Szymkowiaka, no czas pokazał, trzeba było puścić. Z piłkarza takiego nie ma niewolnika. Jeśli jest dobra oferta, to trzeba go po prostu puścić i nie blokować mu kariery. Być może widzę, gdyby sprzedał Citkę i Szymkowiaka do dobrych włoskich klubów, a nie czekał na nie wiadomo co, to by po prostu gdzieś tam dalej funkcjonował na niezłym poziomie. Na pewno w tych późniejszych czasach już poligomistrzowych, no sama obecność Mirka Szymkowiaka była takim jakby powidokiem tej wielkości Widzewa, bo coraz więcej, coraz bardziej przeciętniała ta kadra, natomiast był wciąż Mirek Szymkowiak. Ja wręcz pamiętam, że Championship Manager 00-01, wybaczcie na taką dygresję, ale Widzew miał skład na poziomie walki o utrzymanie w Ekstraklasie, ale Mirosława Szymkowiaka pierwszego dnia po odpaleniu gry kupował Real Madryt, Arsenal, Inter czy ktoś podobny. Taka mniej więcej była dysproporcja, no oczywiście nie jakości czysto piłkarskiej, ale będąc kibicem, takiego trochę postrzegania tej kadry, że coraz mniej tego wielkiego Widzewa w Widzewie, ale był Szymkowiak. No i później już po prostu cały czas się mówiło, kto go kupi. No transfer do Wisły, który ostatecznie się zdarzył. No fajnie, że się Wisła tak budowała, ale to wciąż było rozczarowanie, że gdzieś tam 2-3 lata wcześniej nie poszedł po prostu robić dużej kariery piłkarskiej. Miał na to absolutnie wszelkie papiery, nie mniejsze niż Marek Kitko. Te dygresje, Leszku, nasi słuchacze kochają najbardziej. Z początkiem 2001 roku, jako się słowo rzekło, trafił do Wisły Kraków. Konkurencja była spora, że wspomnimy chociażby Radosława Kałużnego. Zagrał w 14 meczach w tej pierwszej rundzie, choć w wielu z nich jako rezerwowy. W kolejnych latach ochrzczono go jednak mianem reżysera gry Wisły. Spędził w Krakowie 5 sezonów, 4 kończąc z mistrzowską paterą w dłoniach. Podczas najsłynniejszej przygody Pucharowej Wiślaków w sezonie 2002-2003 grał we wszystkich najważniejszych meczach, choć z Lazio dwukrotnie wchodził z ławki. Szczególnie świetnie zaprezentował się nieco wcześniej w rewanżowym meczu z Parmą, ale żeby nie było tak słodko. Ma też na swoim koncie kompromitację, kiedy Wisła Kraków odpadała z Pucharu UEFA z Walerengą Oslo. Szymkowiak był jednym z tych, którzy nie wykorzystali rzutu karnego. Uderzył fatalnie, Panu Bogu w okno. No na pewno transfer do Wisły Kraków był dobrym krokiem w karierze Mirosława Szymkowiaka, bo Wisła Kraków w tamtym czasie budowała znakomity zespół, była absolutnym hegemonem, jako się rzekło, 4 mistrzostwa Polski w ciągu 5 lat. No to było bardzo, no bardzo dużo, tylko raz Legia Warszawa w tym czasie mistrzostwa zdobyła, wyprzedzając Wisłę Kraków, więc znakomity zespół, który jednak no, moim zdaniem no, nie wykorzystał swojego potencjału, bo to, że dominował na podwórku krajowym, to było oczywiste w tamtym czasie. No, ludzie pokroju Szymkowiaka, Frankowskiego, Żurawskiego, inni piłkarze też bardzo mocni, Kalu Łucze. Więc no, tutaj w polskiej lidze no, praktycznie nie było dla nich jakiejś tam takiej równorzędnej konkurencji, poza tym, że właśnie raz tam Legia zdobyła to Mistrzostwo Polski. Natomiast no, zawsze będziemy tamtą Wisłę postrzegać mimo tych wspaniałych meczów przez to, że nie udało się jednak więcej osiągnąć w europejskich pucharach. No tutaj te mecze z Schalke, z Parmą, no to były po prostu wyjątki, które spowodowały, że jednak Wisła dotarła na ten swój szczyt, ale myślę, że była w stanie zajść dużo więcej, a tym bardziej, że właśnie była ta nieszczęsna Walarenga, którą Wisła wtedy powinna pokonać. To był absolutnie okropny mecz, w zasadzie dwumecz, gdzie drużyna lepsza piłkarsko po prostu no nie miała żadnego sposobu na tych norweskich drwali, jak to chyba wtedy nazywano piłkarzy z Oslo. No były też inne mecze, w których Wisła zawodziła, bo były mecze chociażby z Anderlechtem. Także Wisła wtedy nie dała rady. Chociaż Anderlecht oczywiście dużo wyższa półka, no ale
My liczyliśmy na to, że zespół z Krakowa po prostu poradzi sobie, albo a jeśli nie poradzi sobie, no to będzie to bardziej wyrównana rywalizacja. Ostatecznie też nie udało się przejść Anderlechtu. No było też nieszczęsne Dynamo Tbilisi we wrześniu 2004 roku, którego też nie udało się wyeliminować. Więc piękna piłka ligowa, no a w europejskich pucharach, no tak, to ten czas, kiedy eliminowali Parmę i eliminowali Schalke, później no, o mało co nie udało się pokonać Lazio. To były na pewno fajne przygody. My też trafili w międzyczasie na Real Madrid, na Barcelonę, na Inter. No to też tych akurat tutaj nie może mieć pretensji o to, że z tymi zespołami akurat odpadli. Ale szczególnie szkoda tych meczów właśnie z Walerengą czy z Tbilisi. Sam Szymkowiak, oczywiście ważna postać, tak jak już Leszek raczył wspomnieć, no w Wiśle był przesuwany do po prostu na pozycję playmakera, tak? Wcześniej występował głębiej, czy to w ogóle w obronie, więc no tutaj się odrodził, miał znakomity przegląd pola, potrafił wykonać takie niekonwencjonalne podanie, co dawało bardzo dużo w Wiśle, bo takich piłkarzy w polskiej lidze praktycznie nie mieliśmy w tamtym czasie, w dobrej formie i potrafiących właśnie tak dobrze pracować w środku pola i do tego wykonać jakieś niekonwencjonalne, nieszablonowe zagranie. No Wisła na tym korzystał na tym Frankowski, korzystał na tym Żurawski, czy też skrzydłowi jak Zieńczuk, czy Damian Gorawski, więc no bez wątpienia bardzo ważna postać tamtej Wisły Kraków. To był bardzo dobry okres i dla Szymkowiaka, i dla Wisły, aczkolwiek no nie był to aż tak dobry okres, żebyśmy jakoś to tak wspominali w kategorii legend europejskich pucharów, bo właśnie no nie udało się tutaj więcej ugrać. No, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, no to Mirosław Szymkowiak był jedną z absolutnych gwiazd, natomiast myślę, że Kamil się zgodzi, że była to też taka gwiazda z pewnymi fazami, oczywiście między innymi ze względu przez to, że kontuzje, także były też wielkie mecze, w których Mirosław Szymkowiak nie grał jakiejś wielkiej roli, bo akurat był kontuzjowany. Natomiast podobny przypadek też dotyczył Tomasza Frankowskiego, który na niektóre sukcesy Wisły się załapał, a przy niektórych akurat go po prostu gdzieś tam ominęły. Wisła mogła sobie wówczas na to pozwolić, miała bardzo, bardzo wielu wybitnych piłkarzy. To znowu wracamy do tej niesamowitej metamorfozy Mirosława Szymkowiaka, no bo kto słyszał, żeby prawy obrońca później gdzieś przewędrował na bycie absolutnie playmakerem najlepszej drużyny w Polsce i późniejszym playmakerem w reprezentacji Polski. Mirosław Szymkowiak miał rzuty wolne. Mirosław Szymkowiak miał fantastyczne prostopadłe podania. Sebastian Mila opowiadał mi, że to Szymkowiak go nauczył. Słuchaj, jak jesteś rozgrywającym, jesteś na połowie rywala, to nie możesz grać bezpiecznie. Musisz szukać ryzykownych piłek. Zawsze. Nawet jeśli 10 spierniczysz, to po prostu twoje podania w bok nie mają sensu. Musisz ryzykować, musisz próbować. I to była też ta odwaga Mirosława Szymkowiaka, ta jego wizja, ta jego mądrość. No fantastycznie się go oglądało. Uwielbiałem tego piłkarza. Muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych piłkarzy w ogóle, jeśli o to chodzi. I mówię, no Szymkowiak potrafił grać na prawym skrzydle, choć no, nie był jakimś tytanem biegu, ale też kiedyś aż tyle się nie biegało, ale najbardziej mi zapada w pamięć rzeczywiście jako rozgrywający. Te częste zmiany fryzur nie każdemu pasują, prawda? Mieliśmy przypadek młodego piłkarza, bodajże Fornalczyka, który w ten sposób robił w zeszłym sezonie. No, to trzeba umieć dźwignąć, takie częste zmiany fryzur, tak jak to dźwigał Denis Rodman i Mirosław Szymkowiak też z tego słynął, ale jak jesteś rozgrywającym najlepszej drużyny piłkarskiej w Polsce i czarujesz rzutami wolnymi, czarnujesz podaniami, to jesteś w stanie dźwignąć częste zmiany fryzur i to absolutnie podkreślało, wręcz podbijało kunszt Mirka Szymkowiaka. Moim zdaniem to jest jego pik, choć już wcześniej Mirek Szymkowiak był świetnym piłkarzem, tak ten wiślacki i późniejszy trabzonsporski Mirosław Szymkowiak, no to była naprawdę dziesiątka, za którą później tęskniliśmy bardzo długo, bo na długie lata nie było w reprezentacji Polski nikogo, kto byłby kandydatem na rozgrywającego. Z drugiej strony patrzymy, że Jerzy Engel chciał zdobywać Koreę, Japonię rozgrywającym Piotrem Świerczewskim. Także tutaj za chwilę dojdziemy do wątków reprezentacyjnych, ale fakt, że Mirosław Szymkowiak szerzej zaistniał w reprezentacji Polski w wieku 27 lat, gdzie już jako nastolatek był gwiazdą ekstraklasy,
To jest dopiero znak zapytania. To nie zwlekając, już przechodzimy sobie do występów Mirka Szymkowiaka z orzełkiem na piersi. Debiutował w 1997 roku przeciwko Węgrom w pierwszym meczu kadencji Janusza Wójcika, ale potem zagrał u Wójta jeszcze zaledwie dwa razy. Najwięcej spotkań zaliczył u Pawła Janasa. Już w eliminacjach Euro 2004 był podstawowym graczem reprezentacji Polski. Grał też w kwalifikacjach niemieckiego mundialu, na który pojechał z dziesiątką na plecach. Zagrał z Ekwadorem i Kostaryką, ale jak się to wszystko skończyło, wszyscy pamiętamy. Ostatni mecz rozegrał u Leo Benhakera w pamiętnym spotkaniu z Finlandią, po którym Holender podziękował wielu kadrowiczom Janasa. Rzeczywiście karierę reprezentacyjną rozpoczął w 1997 roku tym meczem towarzyskim z Węgrami, a później Janusz Wójcik powołał go jeszcze na dwa mecze, także towarzyskie, w których reprezentacja Polski mierzyła się z Paragwajem i Słowacją. Ale tak naprawdę no to by było na tyle, jeśli chodzi o Janusza Wójcika. Później już szans Mirosławowi Szymkowiakowi nie dawał, tak jak szans nie dał jeszcze w mniejszym stopniu, bo w ogóle go nie powoływał Jerzy Engel. Dość trudno to wytłumaczyć, bo Mirosław Szymkowiak przecież był piłkarzem, który miał na koncie Ligę Mistrzów. Występy oczywiście w Lidze Mistrzów. Miał na koncie Mistrzostwa Polski. Był bez wątpienia czołowym ligowcem. No tak jak Leszek wspomniał, pomysł rozgrywania Piotrem Świerczewskim no, nie był zbyt udany. I myślę, że w meczu jakimś towarzyskim, czy w meczu ze słabszym rywalem, przynajmniej Jerzy Engel powinien dać Mirosławowi Szymkowiakowi szansę po prostu, żeby zagrał, żeby pokazał się. Jerzy Engel miał swoich zawodników, raczej niechętnie dobierał do nich nowych, przynajmniej do pewnego czasu niechętnie. No i tak to wyszło, że Mirosław Szymkowiak nawet nie powąchał murawy u Jerzego Engela. No a oczywiście pierwszym i ostatnim trenerem, który dał Mirosławowi Szymkowiakowi tak poczuć się reprezentantem Polski w prawdziwym tego słowa znaczeniu, to był oczywiście Paweł Janas, który przejął kadrę po Zbigniewie Bońku i wtedy Mirosław Szymkowiak już grał dość regularnie. Rozpoczął jeszcze właśnie w tych eliminacjach do Euro 2004. Strzelił tam między innymi swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji. No, eliminacji nie udało się uratować Pawłowi Janasowi, ale udało mu się awansować do Mistrzostw Świata w 2006 roku i tam Mirosław Szymkowiak już występował, grał w tych meczach najważniejszych, to 3-2 z Austrią, 8-0 słynne z Azerbejdżanem, był na pewno ważnym piłkarzem. Jeśli już chodzi o sam mundial, Mirosław Szymkowiak na niego pojechał, tam oczywiście Polska zawiodła, przegrywając z Ekwadorem i z reprezentacją Niemiec. Tak naprawdę no ten mundial no do dzisiaj postrzegamy jako wielką porażkę, bo pewnie mogliśmy liczyć na wyjście z grupy, nawet na pewno mogliśmy liczyć na wyjście z grupy, bo myśleliśmy sobie, że o ile Niemców pewnie nie uda nam się wyprzedzić, no to Ekwador i Kostaryka to są zespoły, które powinniśmy zdystansować. No i w zasadzie tylko na tym zakończyła się kariera Mirosława Szymkowiaka, reprezentacyjne 33 mecze, no tak jak wspomniałem, trochę mało dla piłkarza, który miał bodajże 6 mistrzostw Polski na swoim koncie, był swego czasu absolutną gwiazdą, taką młodą gwiazdą polskiej piłki, zawodnikiem wyróżniającym się i no i trochę to może dziwić, ale to zwłaszcza ten okres właśnie, kiedy selekcjonerem był Jerzy Engel. I dlaczego wtedy nie dawał nawet szans Szymkowiakowi? No to już pytanie do trenera Jerzego Engela. No tak jak już mówiłem, najbardziej jeden z niewykorzystanych, jeśli chodzi o reprezentację Polski, piłkarze. Mimo iż Mirosław Szymkowiak mimo wszystko zdążył się zapisać w tej kadrze dobrymi zgłoskami, no bo był gwiazdą jednej z reprezentacji tak naprawdę, czyli reprezentacji Polski Pawła Janasa, natomiast no myślę, że mał papiery na to, by i za Jerzego Engela, i myślę, że za Janusza Wójcika również odcisnąć swoje piętno w dużo większym stopniu. Szkoda, że to się tak potoczyło. Myślę, że takiego pełni potencjału Mirosława Szymkowiaka nie widzieliśmy w reprezentacji Polski. Ja się na pewno będę zastanawiał, bo takich pominiętych piłkarzy
w latach 90., szczególnie na przełomie wieku, no było sporo. I co gdyby rzeczywiście w pełni uzbierać taką najmocniejszą jedenastkę? No to była paka, to była paka. Mirek Szymkowiak u Jerzego Engela naprawdę mógłby dać jeszcze coś więcej tej naprawdę niezłej drużynie. Rozumiem, że Jerzy Engel miał powody, by pomijać niektórych piłkarzy. No, drużyna po prostu funkcjonowała, ale w momencie, gdy przestała, no cóż, może trzeba było trochę odważniejszych ruchów. W połowie sezonu 2004-2005 podczas tureckiego zgrupowania Wisły Kraków Szymkowiak usłyszał od działaczy, że ci sprzedali go do Trabzonsporu. Wspominał, że początkowo w ogóle w to nie wierzył. Sam Trabzon nie przypadł mu do gustu i nie był skory do podpisania kontraktu. Długo negocjował umowy, jakby licząc, że w końcu Turcy zrezygnują. Wiosną 2005 roku w swojej pierwszej rundzie na tureckiej ziemi błyszczał. Zdobył 9 bramek i dołożył 5 asyst, a kibice w Trabzonie go pokochali. W kolejnych rozgrywkach zatrzymała go kontuzja, ale i tak strzelił 5 goli i dorzucił 8 asyst. Jesienią 2006 roku wpadł w dołek. Zmienił się także stosunek kibiców. Presja go przytłoczyła. Ogłosił w wieku zaledwie 30 lat, że kończy piłkarską karierę. Tłumaczył decyzję również względami zdrowotnymi, no bo faktem jest, że organizm miał totalnie wyeksploatowany. Oficjalnie kontrakt z klubem z Trabzonu rozwiązał w sierpniu 2007 roku. Tak, no to był trochę taki egzotyczny transfer, bo te 15-16 lat, w zasadzie więcej już 18 lat temu, Trabzonspor to no nie był jakąś taką marką, którą dobrze byśmy tutaj w Polsce kojarzyli. Jeśli chodzi o tureckie kluby, no to wiadomo, Prym wiodło Galatasaray i mówiliśmy czasem o Fenerbahce, czasami o Besiktasie, inne kluby raczej przewijały się w takich doniesieniach medialnych, że po prostu nie płacą polskim piłkarzom. A takich klubów było sporo, bo piłkarze polscy wyjeżdżali do Turcji dość chętnie, ale co jakiś czas pojawiały się doniesienia prasowe, że trzeba rozwiązać z jakimś klubem, trzeba mediować rozwiązanie kontraktu w UEFA, ponieważ klub nie płaci. No i tak to się toczyło, no ale poszedł do tego Trabzonu. Okazało się to całkiem niezłym ruchem, ponieważ wynegocjował dobry kontrakt. No i Trabzon w tamtym czasie z takimi piłkarzami jak Jatara, Fatih Tekke czy Gdenis Karadeniz po prostu doszlusował do tej tureckiej czołówki. Potrafił rozbić ten monopol ostatecznie mistrzostwa w tamtym czasie. Nie zdobył, ale jednak zdołał finiszować w tym pierwszym sezonie, w którym grał tam Mirosław Szymkowiak na podium. Kibice uwielbiali Szymkowiaka. Szymkowiak, no zresztą, 9 bramek w 16 meczach, w tym gol, to było w kwietniu 2005 roku, gol przeciwko Galatasaray na Ali Sami Yen. Pokonali jednego z tych odwiecznych rywali, 0-2 wtedy, bardzo, bardzo duży sukces, wspominany do dzisiaj przez kibiców Trabzonsporu. Szymkowiak był tak popularny, że nie mógł wejść do marketu, nie mógł gdzieś tam przejść po lotnisku kawałek, bo kibice po prostu go non-stop zatrzymywali, robili sobie zdjęcie już telefonami, co jeszcze nie było takie popularne jak dzisiaj, ale no był absolutną gwiazdą. Natomiast no później nie udało się awansować Trabzonsporowi do Ligi Mistrzów. Tutaj zatrzymali się na meczu z Anortozisem Famagustą, więc no tutaj jednak spory zawód to był, nie udało się wejść do tej Ligi Mistrzów, gdzie Anortozis był uważany za kopciuszka w tym starciu, no ale tak to się wtedy zdarzyło. Później te wyniki były gorsze, kibice potrafili obrzucać kamieniami autokar piłkarzy Trabzonsporu po jakimś tam nieudanym występie, więc no, Szymkowiak czuł się tam zmęczony, on też mówił, że nie było tam żadnych Polaków, ciężko mu było się porozumieć, praktycznie jego życie polegało na tym, że większość czasu spędzał w mieszkaniu wynajętym, jechał do klubu, trening, mecz, powrót do mieszkania i tak to się toczyło. Później dojechała wprawdzie tam jego żona, ale to nie było to, on się tam nie czuł już w dalszym okresie tak dobrze jak w Polsce czy gdzie indziej. No po prostu było odizolowane, ciężko mu było tam już spędzać czas. Dochodziły też kontuzje, które leczyły zastrzykami, jakimiś tureckimi specyfikami zalecanymi tam przez klubowych lekarzy. To rozwaliło mu, jak sobie mówi, jelita i żołądek. Już nie mógł tego po prostu znieść. No było to zmęczenie organizmu, tak, także pod względem takim, że jak się no jednak takie lekarstwa bierze dość często, no to wpływa na układ trawienny,
dużo tych kontuzji, coraz słabsze zdrowie Mirosława Szymkowiaka. No i tak naprawdę w tym 2007 roku pożegnał się z uprawianiem zawodowym piłki. Jeszcze tak dla formalności dodam, że później wrócił dwa razy na takie krótkie przygody. Zagrał chyba jeden mecz w barwach Prądniczanki, później był mecz w barwach klubu z Szaflarów, no ale to były oczywiście już tylko takie gościnne występy, których no nie możemy brać poważnie, jeśli mówimy o już tej profesjonalnej karierze Mirosława Szymkowiaka. Na pewno trzeba podkreślić to, że rzadko polscy piłkarze otaczani są takim kultowym statusem, jaki miał Mirosław Szymkowiak w Trabzonsporze. Był naprawdę gościem, na którego przychodziły trybuny, gościem, który do dzisiaj jest pamiętany. Także choć to nie była jakaś bardzo długa przygoda w Trabzonsporze, no bo często piłkarze polscy, którzy są gdzieś gwiazdami zagranicznych klubów i są tam pamiętani przez lata, no to między innymi przez to, że grali tam wiele lat, że byli lojalni. A Mirek Szymkowiak po prostu przyszedł i był taką super gwiazdą, tak błyszczał w każdym meczu, że do dziś jest gościem, za którym po prostu wzdychają. Na pewno wcześnie skończona kariera, ale też dlatego, że bardzo wcześnie rozpoczęta, to o czym mówiłem, setki meczów rozgrywanych od najmłodszego wieku, później się kumulowały kontuzje, wiadomo, że to leczenie wówczas też było na niższym poziomie w Polsce, także de facto ktoś może powiedzieć, że wcześniej skończona kariera, ale tak naprawdę no, swoje kilkanaście lat seniorskiej piłki odsłużył, tylko że zaczynając jako 16-latek, a nie powiedzmy jako 20- czy 19-latek, więc de facto nie zakończył tej kariery przedwcześnie, po prostu bardzo wcześnie ją zaczął. Później widać było u niego pasję do piłki, że cały czas chciał grać w piłkę, stąd te występy w niższych ligach. Natomiast szanuję Mirosława Szymkowiaka, że na swoich zasadach skończył, nie próbował tego przeciągać w nieskończoność. Na pewno to nie był jedyny powód, to zmęczenie organizmu, finanse tureckie, różne rzeczy, ale ostatecznie cieszę się, że po prostu tak jak zdecydował, nie szedł z prądem, tylko według swojego sumienia, swojego serca. Jak mówię, jeden z moich ulubionych piłkarzy, myślę, że troszeczkę zapomniany powoli, a niesłusznie, bo jeden z fajniejszych graczy, również tak charakterologicznie kawał fajnego człowieka. Tak, od nas na zawsze szacuneczek, panie Mirku. Stawiamy sobie kropkę. Nieustająco prosimy państwa o wsparcie na YouTube'owym kanale, kiedyś to było, w postaci łapek w górę, komentarza oraz subskrypcji. Karierę Mirosława Szymkowiaka wspominali Leszek Milewski, gol.pl. Dziękuję bardzo. Dominik Górecki, retrofutbol.pl. Dziękuję bardzo. Oraz Kamil Kanie, także się kłaniam i mówię państwu do usłyszenia. Kiedyś to było.